pojawiła się nowa metoda edukacji cyfrowej, która stawia na świadome, skuteczne i intensywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu. Zainicjowana przez Fabrykę Przyszłości gromadzi doświadczenie ekspertów edukacji z praktykami procesów szkoleniowych. Wspólnie z metodami szkoleń została wypracowana w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego. Przetestowali ją również przedstawiciele środowiska edukacyjnego z województwa opolskiego podczas wizyty studyjnej w Fabryce Przyszłości. Przyjeżdżając tutaj, nauczyciele dowiadują się, jak mogliby pracować, jak zastosować wszystkie możliwe technologie, cały sprzęt, aby rzeczywiście osiągnąć wynik, to znaczy znaleźć wspólny język z młodzieżą, jeżeli chodzi o przekazywanie treści za pomocą tych technologii. To może być na tyle ciekawe, że więcej niż dotychczas nauczycieli będzie korzystało z takiej formy wsparcia, a z drugiej strony wiemy, że nie za dużo jest takich propozycji w naszym kraju. Powiem szczerze, nie znam takiego innego ośrodka, który by proponował taką formę edukacji. Te metody, o których była dzisiaj mowa, to przede wszystkim metody aktywizujące współpracę nauczyciela z uczniem, budujące interakcje między tymi osobami. Przeciwnie do dominującej w polskiej szkole takiej metodzie wykładu. W trakcie takiego szkolenia można dowiedzieć się znacznie więcej na temat tego, jak efektywnie uczyć, niż tylko czytając czy słuchając o tym. Poprzez to, że uczestnicy zajęć brali udział w aktywnych zajęciach, automatycznie dużo więcej z nich zapamiętywali, dużo lepiej przetwarzali te informacje, a dodatkowo oprócz samej wiedzy wynosili też nowe umiejętności i nowe postawy. Właśnie przez to działanie, przez nawet rywalizację i wzbudzenie emocji osiągamy cele założone, uczymy się coraz więcej, znajdujemy zastosowanie tych umiejętności, które już mamy. I ta technologia cyfrowa nie jest tak straszna. Każdy z nas mógł też wybrać takie zagadnienia, w którym czuje się lepszy. Że to nie jest tak, że od razu z komputerem to oznacza duża dyspozycyjność i jeżeli chodzi o obsługę. I myślę, że pewne zainteresowania i to, czy w czymś jesteśmy lepsi czy gorsi. I tu można było właśnie wykorzystać. Dla mnie najciekawszą metodą jest metoda projektu. Zbieranie informacji na dany temat, stosowanie różnych środków poszukiwania tych materiałów, które będą potrzebne do rozwiązywania problemu. Troszkę więcej odwagi w stosowaniu nowych technik, w starych metodach nauczania. Myślę, że te doświadczenia takie bardzo osobiste będą pewną niespodzianką dla osób, które uczestniczą w szkoleniu. Miejsce, w którym można zmieniać mentalność, nie tyle mentalność, ale sposób postrzegania technologii wykorzystania w parku edukacyjnym. Czyli grupy, którą są nauczyciele, zarządcy szkołą, czyli dyrektorzy i również ci, którzy oświatą zarządzają, czyli jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele, którzy się tym zajmują. Za tym ośrodkiem stoi pewna bardzo ważna idea. Musimy mieć edukatorów nowocześnie wykształconych, a przede wszystkim bardzo zmotywowanych do tego, aby używać technologii cyfrowych do edukacji. Trzeba zyskiwać inspirację z bardzo wielu źródeł, nie tylko zresztą z Polski. Akurat dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się z gośćmi z województwa opolskiego, ale w przyszłości liczymy na to, że zarówno my będziemy gościć w innych regionach, jak i z innych regionów przyjeżdżać będą do Tarnowa osoby zainteresowane nowymi pomysłami. Myślę, że myśmy po to przyjechali, żeby skorzystać z doświadczenia już właśnie tego stowarzyszenia, które tutaj istnieje przez kilka lat. I mam nadzieję, że również na Opolszczyźnie coś takiego też będzie możliwe, że powstanie. To jest bardzo ważne, aby wykorzystać tę szansę przekazu bazującego na narzędziach i treściach cyfrowych w nowoczesnej polskiej szkole.